Kuba, mogę ci pokazać, czy nie? Za późno. Czekaj, się... jakiś tak... Już się pokazałem, tylko powiedz, żeby dali lajka, stary, bo... Dajcie lajka, subskrybujcie dzwoneczek. I filmy codziennie. I zapraszam codziennie o której? Nie wiesz? O 19 są filmy, Kuba. No tak. No i pamiętaj, żeby dać łapkę do góry i suba. No. I wpaść na Instagrama, ponieważ tam odpisuję widzom. Kuba, nagraj mnie teraz, tylko tu jest trochę syf, bo Kuba je chipsy i mi narobił syfu, no. To nie jest tak, że ja to zostawiłem kiedyś i te chipsy tak długo tu leżą, tylko to Kuba zrobił przed chwilą. Nagrywaj to, nagrywaj mnie. Słuchajcie, jestem teraz właśnie w Przemyślu, spotkałem się z moim, pamiętacie niego? On był w ogóle, jak nagrywaliśmy kebaby. Tak, zawsze kebaby, słuchajcie, i dzisiaj bardzo spontaniczny film. Dobra, słuchajcie, gość poszedł, się nie patrzy. Tylko czemu jestem taki, kurde, ciemny trochę? O, tak trzymaj, Kubuś, dobrze. Kuba, dobry kamerzysta, pamiętajcie. I sobie jestem w Przemyślu i wpadłem na taki filmik, jako że mój kanał powstał trochę z kebabów. Wiecie, no jedliśmy te kebaby 7 dni i w ogóle. To stwierdziłem, że dzisiaj zamówiłem sobie takiego kuźwa kebaba, największego, jaki chyba jest możliwy do kupienia w Przemyślu. Tak mi się wydaje, kosztuje prawie 3 dychy. Chcieliśmy z Kubą zrobić tak, że kupujemy takie kebaby, w sensie kupuję dwa i jemy na czas, ale to kurde, człowieku, ja się zdrzygam i ja tego nie dam rady zrobić niestety. Dlatego dzisiaj po prostu zamówimy tego kebsa i zobaczymy, jakie to jest ogromne, bo jak ja widziałem raz gościa, co zszedł przez ulicę i trzymał to w ręce, to było większe od jego głowy. W sensie to taki gruby był, nie? Jak to trzymał, ten kebab, gruby i taki jeszcze, wiesz, taki zbity. I jestem mega ciekaw, jak to wygląda, więc zadzwonimy sobie teraz i zamówimy po prostu te kebaby i zobaczymy, co nam powiedzą. Powiem największy, jaki macie i zobaczymy, jaka będzie, kurde, wiesz. I w ogóle z czym one są, bo tam widziałem, że w tych kebabach, człowieku, jakieś oliwki są i w ogóle to już nie jest takie dobre. Ja powiem jeszcze, jaki jest skład, to powiem, że bez oliwek. Nie będę jadł to 2 dni w chacie, ale nieważne, bo to jest naprawdę, słuchajcie, przepotężne. No a wy, jeśli chcecie więcej takich filmów, ja wiem, że wszystkie filmy są teraz z jedzeniem, ale no co mam wam zrobić, no. Kuba też powiedział, kurde, dawaj tego kebsa. No oczywiście. Albo kupimy kebsa i damy Kubie. Niech sobie zje. Nie, no, nie będę ci wyjadał. Dobra, czekaj, patrz, co się teraz dzieje, człowieku. Dzwonimy. Głośnik. Zamówić największego kebsa. Ciekawe, ile kasy wyjdzie, stary. 30 zł obstawiam na pewno. Halo, kebab. YouTube da to. A czemu nie ma zasięgu? Sam już nie wiem, czy to prawda. Jaki? Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja bym chciał zamówić kebaba na odbiór osobisty. Jaki kebab będzie? To będzie ten taki największy, ten chyba kebab gigant powiększony, tam? Tam jest największy taki, jaki ma. 28, tak? Tak, ten największy, jaki macie. Za 28. No to ten. Jeszcze nie, jakby pan mógł przeczytać skład, co jest w tym kebabie, kurczę. Kurczek, tak. Baranina. Baranina i sos. Łagodny. Baranina, łagodny. To wszystko? Dobrze, to wszystko. 10 minut, zapraszam. Dziękuję. Ty, człowieku, mówię gościowi, żeby powiedział mi skład kebaba, a on do mnie czy kurczak? Powiedziałeś kurczę, a on zrozumiał, że kurczak. Ja nie mogę, co za... Co? Ja myślę, ze mną coś jest nie tak, czy co? Dobra, Kuba, jak my to robimy? Że my byśmy poszli stąd z buta aż tam, przez pod tunel? Czy to jest za daleko? Możemy jechać autem na Rybi, ale ten będzie zarezerwowany. Pewnie nie będzie miejsca, ale... Jak coś ogarniemy. Dobra, słuchajcie, odpalam auto. Kuba, pokaż się też. Nie, no jakoś się wstydzę. Pokaż się, Kuba. Odwróciłem się. Kuba tylko je. O, Kuba, nie przejmuj się, życie jest. Otwieramy trochę okno, bo zaparowały szyby. Ej, trochę, kurde, czy wykłasz mi gorące, jest aż tak się trochę... Aż się mokry na klacie, no, zrobiłem. Tak. Nie. Trzeba teraz jakoś ładnie... Co? Ty nagrywamy cały czas jednym ciągiem. Zobie, to powiem wam tak, dzisiaj ten vlog już jest vlogiem 11. To jest tak. Tak mi szyby zaparowały, że nic nie widzę. Ja chcę tylko wycofać. Puśćcie mnie tutaj. Puśćcie mnie tutaj. Dobrze, dobrze. Kurde, generalnie ja to powinienem nazwać, stary, 30 filmów o jedzeniu, a nie, kurde, vlog masy, człowieku. Dobre jest. Masę zrobisz na pewno. Masę? Masę. W tym miesiącu? Nie, no ale jeśli chodzi o wagę, myślę sobie, co chcecie, to jeśli chodzi o moją wagę, to... W maju, wiesz, ile, Kuba, ważyłem? 85, mówiłem ci to. A teraz ważę tak 81,5, 82. Także, człowieku, powiem ci, że dobre to jest. Nawet trochę schudłem. No? To ja może lepiej teraz wyłączę tą kamerę, skupię się na jeździe i odpalimy, jak chyba będziemy mieli te kebaby czy coś. No i możesz to wyłączyć, Kuba. Dasz radę to wyłączyć? Jasne. A, jednak nie. Stało, ja teraz idę
oczywiście zapłacić za parkometr, bo już jesteśmy w innym miejscu. Muszę opłacić miejsce parkingowe, żeby mandatu nie dostać i idziemy po kebaba. Mam nadzieję, że będzie jednak duży, bo teraz się stresuję. Człowieku, powiedziałem, że gigant ogromny, a teraz nie... Tak, teraz będzie, że jakiś człowieku malutki jeszcze. Ja tak zacząłem chwalić. Nie lubię tak chwalić na początku. Ale dzięki za aktywność pod poprzednim filmem, ponieważ wbiliście, słuchajcie, ponad 1100 łapek do góry. Wiecie w ile? W 17 godzin jest, kurde, ponad 4 koła i ponad 1100 osób dało lajka, także to jest dużo. Jak na codzienne filmy, taka aktywność jest naprawdę spoko. W Instagramie musicie wejść. Musisz wejść na Instagrama. Rozumiem? 10 tysięcy do końca roku nie damy rady, ale damy radę, pamiętam. No, idę zapłacić, bo zaraz mandat dostanę, a teraz Kuba poprowadzi vloga. Teraz idziemy po kepsa, wykupiłem sobie oczywiście miejsce parkingowe, idziemy po kepsa i zostawiam kamerę w aucie, bo zimno w ręce. Nie chcę mi się nieść kamery, bo naprawdę jest tragedia, tak jak na myjni wczoraj. Dobra, wyłączaj to. Wyłącz się. Dobra, słuchajcie, jestem. Przyszedłem z tym wariatem dużym. Chłopie, on jest, to jest jakiś potwór, ale to tak może jeszcze tego nie widać, tylko trzeba będzie, wiesz... Jak to będziemy otwierać, ale pachnie strasznie ładnie. Idziemy gdzieś w jakieś miejsce, patrz. A pokaż twojego, tak dla porównania. Troszkę mniejszy. W sensie... Dwa razy większy. Dwa razy większy, jest taki szeroki i gruby. A jaki ciężki jest, dobra. Fajne miejsce to zjeść, w ogóle zobaczyć jak to wygląda, bo nigdy z tym nie miałem do czynienia. I tyle, także elo. Weź to wyłącz. Słuchajcie, kebab, chodź tu bliżej. Kebab za 28 zł, największy jaki był. Kebab gigant powiększony, tak jest zapisany. To będzie petarda, człowieku. Jest to duże? Jest duże, nie? Jest duże jak łeb. A obróć, tak to, ten nie chcesz zabrać. Kurde, człowieku, to jest większe od mojej głowy. Jak tak na to patrzę. Ja to schowam. Uwaga, trzeba go dziada. O, cie panie! Jaki duży! Wow! Jest ogromny, nie? Pokaż, obróć, chcę to zobaczyć, stary, bo na miniaturkę musi być. Nie no, to jest przepotężne, zobaczcie. Na moją... Patrz, ja wam pokażę jak wygląda gryz, ile zajmuje gryz. Przeogromny, nie? Giga. Ja tego nie zjem na pewno, to jest za duże. Ale dobrze, że tego nie jemy na czas, stary. Mów coś, Kuba. Ciężko byłoby to wciągnąć. Przeogromny. A to jeszcze jest. Lepiej jakby była jakaś granica czasu. No. Nie, no stary. Poczekaj, ja mam łapę przy tym. Moja dłoń jest naprawdę, nie jest jakaś chyba mała, ale zobacz tu. Ho, ho, a jaki gruby. Tego kamera chyba tego tak widzowej nie będzie. Nie odzwierciedli. Właśnie, chyba kamera tego i tak tego nie odzwierciedli tak dobrze. A patrz, nie mogę ten, patrz tu. Nie mogę tego ugryźć w ogóle. I co teraz? Co ja mam zrobić? To by się... Widelczyk by się przydał. No nie ugryzę tego, stary. Czekaj, kurde, ciekawe czy wam narobiłem smaka. Pamiętajcie, że musicie dać teraz lajka tutaj pod tym filmem, to będzie więcej filmów o jedzeniu, wiadomo. Czekaj. To co następne? No, może burger gigant? No. Nie no, to człowieku, to patrz jakie to jest duże, jakie to jest kloc. Nie widać tego tak, stary, ale to jest takie potężne. Jest przepotężne. Szkoda, że tego tak nie widać. Jaki zapach. Słyszysz, chłopie? To masz takie coś. Ci pokażę. Trzymasz to jak bochenek chleba, normalnie. I tak o. Ja pierdzielę. Dobrze jest. Słuchajcie, wyłączam nagrywanie, bo nie chcę się... Ja się tak wstydzę jak jem. Także zobaczymy ile zjem i wam pokażę. To jest kebabciarka. Kurde, stary, jak może tego tak... Nie no, mój jest taki ogromny, szeroki wciąż. Czekaj. Kurde, czemu ta kamera tego tak nie odzwierciedla? To jest gówno. Słuchajcie, moja twarz to jest połowa z tego kepsa, nie? To jest przeogromne. Pierwszy raz w ogóle jem kebaba i trzymam go dwoma rękami, naprawdę. Patrz! To jest przeogromne. No nie da się człowieku buzi otworzyć, żeby to zjeść, naprawdę. Patrz jaki duży, człowieku. Porównaj. Patrz jaki Kuba. Kuba ma tego niby XL czy coś, a mój jest jakiś gigant powiększony. Prawie 3 dychy takie coś kosztowało. Polecam serdecznie i dobry w ogóle jest, tylko ja już się zapchałem. To jest już dla takich typowych kebabożerców. To jest dla takich, no chyba w sensie, no nie wiem, w sensie no... No wiadomo, no jest to dobre, ale to jest za dużo tego jest. Musisz się napchać tak. Tak, to jest za dużo, chyba. Żebym... Nie wiem czy nie jestem brudny, ale za dużo, żeby to można było w ogóle zjeść, kurde. To ja nie wiem, no to ja do tego 3 podejścia bym musiał robić. Poważnie, jeszcze się rozwala, bo jest taki ogromny. Ciężko się to je w ogóle. Patrz, otwieram buzię. Może na ta pizzerka. No jak ja to mam zjeść? Tego się nie da zjeść. Myślę, ja to chyba w domu dokończę widelcem. Nie da się, no niestety się nie da. Za duży. Samo mięso.
Mamuśka mi tutaj płacze, że Facebook jej nie działa. Mi działa cały czas. Właśnie wróciłem w ogóle do domu. Co się awaria dzieje? Awaria jest. Awaria, nie mam kontaktu ze światem. Normalnie ja jestem w szoku. Mamuśka się uzależniła od Face'a. Ja, słuchajcie, wróciłem właśnie w chatę. Mamuśka, uzależniłaś się chyba. Chyba tak. Co nie? No. Patrz tutaj, mama. Kupiłem dzisiaj takiego gigantycznego kebaba, to jest, zjadłem może z pół duży. To jakie to był jakiś XX4XL? To jest gigant powiększony. A, w ciesole, to większy. Przeogromny jest, naprawdę jest patrz jaki duży jest na mamy. Większy od żołądka. On był jakiś taki, taki okrągły. No. I właśnie ten i tata sobie zjebał, tam już nawet nie dałem rady dojeść tego. Był za duży. Jak było? Dobrze było dzisiaj. Było dzisiaj git, muśka. Ale to nie to samo co vlogi z mamą, rozumiesz? Powiedz... No, mama numer jeden. No właśnie, idę na górę montować film, bo to mnie goni. Mamie kebaba. Daj spokój, jest tak ogromny, że nawet mi się go jeść nie chce. No ale on był, mówić, wiesz jaki on był ogromny tutaj? Ładny, ale pożyli mięso dali. Pachnie, mięso, max. Człowieku. Ile on kosztuje? 28 zł, to jest największy jaki jest. Niam. Weź se gryzę, co ci szkodzi? Nie, do kiele jem. Where is my crutch to sing loud gibberish?